Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Święty Jan Chrzciciel ma pełną świadomość tego, do czego przeznaczył go Bóg. Wie, że jego rolą jest przygotowanie drogi dla przychodzącego Mesjasza, a potem ukazanie go światu. Wielkość Jana polega właśnie na tym, że nie zatrzymuje uwagi ludzi na sobie, ale koncentruje ją na Jezusie. Jak często w naszym życiu zdarza się, że chcemy skupić uwagę ludzi na sobie. Pragniemy, aby to nas słuchano. Pożądamy ludzkiego zainteresowania i uznania. Zawsze wtedy przysłaniamy tego, który jest ważniejszy od nas. Boga, który stał się człowiekiem. Oto Baranek Boży. Wskazuje na Jezusa Jan Chrzciciel. Czy my, współcześni uczniowie Chrystusa, jesteśmy jeszcze zdolni ukazywać światu Chrystusa? Czy swoimi słowami i czynami wskazujemy na Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy razem z innymi wyruszamy w drogę za Jezusem, tak jak to uczynili Andrzej i Jan? Czego szukacie? Pyta Jezus. Warto podczas dzisiejszej medytacji zadać sobie to samo pytanie: czego szukam w swoim życiu? Co chcę osiągnąć w tym nowym roku i w całym swoim życiu? Czy chcę, tak jak tamci uczniowie Pana, przekonać się, gdzie mieszka Jezus? Czy jest we mnie ta sama ciekawość i zapał do wyruszania za Panem w nieznaną drogę, tak jak było u Jana i Andrzeja? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? To pytanie nie tylko wyrażające chęć poznania Jezusa, ale czegoś znacznie głębszego. Uczniowie chcą zamieszkać razem z Jezusem, chcą dzielić z Nim Jego los. Jezus zaprasza ich do wspólnej przygody, która doprowadzi ich do zamieszkania w Jego Królestwie pośród świętych. Dziś to samo zaproszenie Jezus kieruje do każdego z nas. Chodźcie i zobaczcie. Pójdźmy za Jezusem i my i zamieszkajmy razem z Nim.